Witam wszystkich serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj nastał dzień, w którym możemy w końcu wypuścić kaczora. Ale to nie będzie takie proste, ponieważ jak widzicie, zamek tutaj to zamarzło. I tego tak teraz... O, udało się. Dobra. Kaczor, ten dzień nastał, w którym zostaniesz wypuszczony. Także zaraz za ciebie przychodzę od drugiej strony i cię wypuszczam. Także widzowie, idziemy. Tyle się kaczor tu nasiedział, tydzień siedział. No, bo to miał mikoplazmę, ale na szczęście udało się to wyleczyć, więc już po tygodniu czasu wyjdzie z klarni. Oczywiście jak były zimniejsze noce, to się nie przejmujcie, miał grzane tam, żeby na wszelki wypadek, wiecie, nie było mu za zimno, to on osłabiony był wtedy. O kurde, jeszcze trytytka trzyma. Jeszcze raz muszę iść od drugiej strony, ale tego wam już nie będę pokazywał. Dobra, już mam nożyczki. O, sorry za palca. Już mam nożyczki. Także tępy to o. No. Możesz wychodzić. Wiem, że tego już pragnąłeś. Już. No idź. Boisz się iść, dobra. To ja idę, kaczur. I w ogóle piszcie w komentarzach, jak dać mu na imię. Albo piszcie propozycje, ale moje propozycje to są albo Zbyszek, albo jakieś inne. Zbyszek albo jeszcze Buzenek. O, właśnie Zbyszek albo Zenek. Ale piszcie w komentarzach, jakie wy macie propozycje i coś tam z komentarza na pewno bym wybrał. Jakby mi się podobało oczywiście, ale myślę, że macie dobre imiona dla nich. Dla niego. Dobra, włączona lampa. A jednak nie czekajcie. Nie łączyło. No idźcie, idźcie. Wypuścimy to na pewno. Kaczor do nich wyjdzie, bo a tu jeszcze jaja nie ma, ale idziemy je wypuścić. Nie sprzątałem w sobotę, ponieważ było święto, czy króli, i tak nie wypadało mu posprzątać. Ale jutro poniedziałek to się posprzątał wszystkich. Wody mają, wszystko mają, ziarno mi dam na pole. Także, dobra, wszystko jest luks, to co, idziemy na pole. Dobra, tak jak mówiłem, ziarno dostaną na polu. Czekajcie, sobie podniosę, muszę im już mieszankę zrobić, ale pasza już jest zamówiona, także niedługo mieszanka, bo to już praktycznie sama pszenica jest. O, czekajcie, bo nie widzicie. No, dobra. Słoik cały i łopatki się zamówiłem, tak, nie wiem czy mówiłem wam, że będę zamawiał, ale w każdym bądź razie zamówiłem. Patrzcie co tu się stało, mokre to, ale zamarzło tam. Dobra, a ten jeszcze nie wyszedł, on się boi, tak, nie wie co go czeka, ale dobra. Sypniemy im tu gdzieś ziarno. Dobra, macie tu. O, nie widzieliście, sorry. No i resztę, o. Tak, na szorcie mówiłem niedawno. Dobra, idziemy zobaczyć do tego kaczora, co on tam jeszcze robi, że on nie wychodzi. No ale już powinien wychodzić. O, przyszedł do niego kaczor. Kaczak.
Myślę, że też dobrze go znacie. No idźcie. Wychodźcie ze szklarni. No. Także oficjalnie mogę ogłosić, kaczor wyzdrowiał. Także jestem bardzo z tego powodu zadowolony, że udało mi się to, wiecie, że mi się to udało wyleczyć. Bo szkoda, żeby się męczył, nie? To zawsze. Pamiętajcie, najpierw próbujcie leczyć swoje zwierzęta. O kaczor już ty deptać. Tyle co wyszedł od kaczek. Tego kaczora już niedługo będę oddawał. Patrzcie, gonią się. Kaczor skoczył na kaczkę. Już się gonią, patrzcie. Jak się nastruszyła kaczka. Tu. Nie wiem, co oni teraz chcą ze sobą zrobić. O, czekajcie, cholera. Tu muszę zabrać. Dobra, to zabieram. Z tym idę. To trzeba już zutylizować. Także bierzemy się za robotę. Dobra. Ej, wczoraj miałem taką sytuację, bo ja zawsze robię tak, że o tym zamykam tu, nie? Na wszelki wypadek, jakby wyskoczył kogut czy kura, cokolwiek tu, żeby psy tu nie weszły. I słuchajcie, wczoraj taka sytuacja, szary kogut sobie wyskoczył. Ja się potem pytam w domu, ile razy psa wypuszczali w ciągu, nie wiem, 15 minut, nie? I mówią mi, że wypuszczali ze 2-3 razy. No i ja sobie myślę, o Boże. No. Że miał takie szczęście ogólnie. To jest masakra. Także bardzo mi się cieszę. O, nawet tu mi witaminy zamarzły. Lód trochę. No i co? No i to na tyle z dzisiejszego gniota. Myślę, że też się cieszycie, że kaczor w końcu został wyleczony. No, trochę się męczył z tą mykoplazmą oczywiście, bo podpuchnięte oczy miał. No ogólnie, poczytajcie sobie o mykoplazmie, ja może zrobię taki odcinek, co to jest mykoplazma, jak to leczyć. I takie rzeczy o mykoplazmie, ale to musicie pisać w komentarzu. Pamiętajcie o wybraniu imienia dla kaczora. No i co? Widzimy się w następnym gniocie. Cześć.